Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters i... Szczepan Bentyn. Pracownia nowych technologii. Pracownia nowych technologii, tak. Bentyn Coin. O tym za chwilę porozmawiamy. Dzisiaj w ogóle będziemy sobie rozmawiać, myślę, że ciekawie, na wiele różnych tematów. W związku z tym, że nie mieliśmy swojego pomysłu na program, to skopiowaliśmy śniadanie z Bitcoinem i dzisiaj będzie podwieczorek z Bentyn Coinem. Bardzo mi się podoba ta nazwa. Tylko gdzie my jesteśmy w ogóle? Co to za miejsce jest? Tak, w ogóle zaciągnąłem Cię. Fajne miejsce, mam nadzieję, że będą jakieś przebitki na wideo. Tutaj już teraz powiedziałem, to musicie to musimy dograć w takim razie. Tak, bo znajdujemy się, tak to szumnie brzmi, w Centrum Badań i Rozwoju Pracowni Nowych Technologii, czyli miejsce, gdzie dokonuje się magia, czyli lutujemy, podkręcamy, zanurzamy, dmuchamy, spawamy, naprawiamy i to jest nasz warsztat. Tutaj to jest największe zaplecze, gdzie dokonuje się najwięcej ciekawych rzeczy w pracowni nowych technologii właśnie. No i ta maszyna na przykład, którą mi pokazywałeś przy wejściu, gdzie są procesory, tak, karty Sandminera i w ilości jakiejś hurtowej, jakiś płyn, jakaś para leci. O co chodzi? Co to jest? No więc opracowujemy nowatorską metodę na budowę kopalni. Zresztą jesteśmy jedną z trzech firm na świecie, która się podjęła tego zadania. No i zakładamy, że budujemy technologię, która będzie wchodziła jako standard w przyszłości za 2 do 5 lat. Bo zakładamy, że w przyszłości, jeżeli będą na przykład procesory 10 nanometrów czy 7 nanometrów, no to ich życie, że tak powiem, shelf life, czyli to życie produktu, będzie dużo dłuższe niż takiego Antminera S9, które i tak jest zaskakująco długie, bo aż 2 lata. No to jeżeli chcemy wydłużyć życie i wydłużyć rentowność i podkręcić efektywność tego urządzenia, no to najbardziej uzasadnione ekonomicznie będzie naszym zdaniem chłodzenie zanurzeniowe. Mm-hmm. I do tego jeszcze będzie jakoś, nie wiem, no bo na przykład tam na zewnątrz jest wentylator i on grzeje mocno, czyli to chcecie, jak rozumiem, docelowo jeszcze tą energię też chcecie wykorzystać, tak? Tak, właśnie. To jest cała też sens polega na tym, że my bardzo efektywnie dzięki temu jesteśmy w stanie wziąć tą energię cieplną, która bierze się z tych koparek i odprowadzi się czy do szkoły, czy więzienia na przykład. Żeby ich podgrzewać, tak? Podsmażyć więzień. No czy wiesz, to jest niskotemperaturowe grzanie, więc tam 60 stopni to się nie usmaży. No ale jak będzie pedofil, to mu takie podłączymy, nie? Tak, więcej, tak, żeby miał. Podłączymy, żeby miał chłodniej. Tak. Odprowadzimy temperaturę, ale chodzi o to, że to ciepło można gdzieś przenieść, oddać. Więc wyobrażamy sobie, że na przykład przy osiedlu jakimś może być kopalnia, która raz, że służy do stabilizacji sieci energetycznej, bo jest inteligentnym urządzeniem, które można w łatwy sposób sterować pobór, to jeszcze może oddawać ciepło odpadowe do jakiegoś osiedla. Zresztą już teraz pracujemy z jednym osiedlem domów jednorodzinnych w Warszawie nad implementacją tego. Mhm. Już mamy zamówienie na pierwszy kontener zamnożeniowy, więc wszystko do przodu. A co wtedy zrobią? Co mają w ogóle zrobić teraz wrogowie Bitcoina, którzy mówią, że on jest nieekologiczny? A wy zrobicie ekologiczny. Co teraz? No właśnie wiesz, jak żyć? Denerwował mnie ten argument strasznie, więc mówię, a ja wam pokażę, że się da. No ale oczywiście wiesz, to my nie zmienimy. Problem polega na tym, że to nie Bitcoin nie jest ekologiczny, to produkcja energii nie jest ekologiczna, nie? Tu jest problem, to że dalej opłaca się palić węglem czy ropą, zamiast czekać na wiatr, no nie? Znaczy ja mam w ogóle taką teorię, że samochody upadną. Bo jak my jechaliśmy dzisiaj tu do Warszawy, to w większości samochodów był jeden kierowca. Czyli to jest rozwiązanie nieekologiczne, więc trzeba je wyeliminować. W ogóle nieuzasadnione ekonomicznie nawet, no to się z tą zgadza. Także Bitcoina uratujemy, a samochodów nie będzie za 5 lat. No, podejrzewam, że na pewno będzie zakaz prowadzenia samochodów przez istoty ludzkie. Pewnie tak. No bo człowiek będzie zagrożeniem. Jeżeli tam na drodze są same autonomiczne samochody, to one będą musiały uważać właśnie tylko na tych ludzi, tak, co tam jadą. Bo one całe zestresowane. Tak. Ze sobą one się świetnie dogadają, ale jak się pojawia człowiek, to taka syrena zaraz będzie, wiesz, uwaga, człowiek jedzie w ogóle.
Okej, czyli jaki to macie roadmap? Kiedy ma być gotowa wersja taka, że ktoś może to podłączyć i... W ogóle już teraz mamy wannę przedprodukcyjną, która będzie służyć nam wielu, bardzo służy nam już teraz do przeprowadzania wielu eksperymentów. I właśnie trwają prace nad wanną produkcyjną, która będzie miała ponad 2 metry, gdzie będziemy mieścić nawet i możliwe, że do 180 koparek, to nawet takie są przewidywania, w zależności jak się skończą rozmowy z producentami, bo to też zależy nam na tym, żeby mieć odpowiedni chip, bo no, rozbieranie antminera, zdejmowanie radiatorów, to raz, że niekoniecznie dobrze wpływa na sam sprzęt, to jeszcze wydłuża pracę nad tym urządzeniem i obniża, znaczy zwiększa koszt. Zależy nam na tym, żeby dogadać się z producentami, ale my postawiliśmy sobie cel i nieprzekraczalny deadline, żeby w połowie września mieć pierwszy kontener zanurzeniowy i móc go pokazać na pikniku inwestorów naszych PNT we wrześniu. Super, czyli już niebawem praktycznie. No to jest... Tak. No to się dzieje, to w zasadzie, bo mówisz, że jako jedna z trzech firm, natomiast gdzieś tam rozmawiając tutaj chyba z inżynierem, dowiedziałem się, że macie jakieś rzeczy, których nie robi nikt na świecie. No mamy, dlatego ci nie powiem, co to jest. No dobra. Okay, kurczę, nie ustaliłem. Okej, dobra, no to dobrze to wygląda. No to teraz co, może pogadamy o pieniądzach. W sensie, ile mam pieniędzy? Skąd się biorą pieniądze? To też jest dobry temat. No właśnie, ten mnie bardziej interesuje akurat, chociaż pewnie niektórych ludzi z YouTube'a to by interesowało, ile ty masz akurat. Natomiast nie, bardziej... Masz taką swoją prywatną teorię, skąd się biorą pieniądze? Znaczy jest tak, historia pieniądza i to jest teoria, którą już gdzieś tam zgłębiam od paru lat. Zresztą kto słyszał mój taki pierwszy wykład w ogóle godzinny na YouTubie, to tam opowiadam już tam sprzed 2 lat w ogóle opowiadam tą teorię, ale już ją trochę rozbudowałem. Mianowicie teoria zakłada, że kiedyś człowiek czy my żyliśmy w małych plemionach, czyli do tych 150 osobników, bo to jest taka naturalna gdzieś granica nawet w naszej biologii, że do tej ilości potrafimy się znać, ufać sobie, pamiętać imiona i tak dalej. Zresztą, no szczerze mówiąc, kto pamięta imiona więcej niż 150 swoich znajomych na Facebooku, nie? Tak naprawdę. Albo jest w stanie powiedzieć, co u nich słychać. No? Bo nie wiem, od tego jest wall. Od tego jest wall, właśnie. Tego jest wszystko wiesz. Kto jadł kotleta? No właśnie, to jest technologia, która pozwala skalować, wiesz, tą ilość tych znajomych, nie? I teoria jest taka, że żyjąc, albo inaczej, kiedyś pojechałem wymienić opony do Gnieżdżewa. To jest bardzo ważne dla tej opowieści, dla tej teorii. Że to było Gnieżdżewo. To akurat, że Gnieżdżewo właśnie. Gnieżdżewo to jest taka wioska pod Władysławowem, a Władysławowo to jest taka mieścinka nad Puckiem. Więc wiecie, rozumiecie o co mi chodzi. Mała wioska. I też chciałem wymienić opony zimowe, więc teściu mnie zabrał do sąsiada, wymieniliśmy opony i ja wyciągam portfel i mówię, ile płacę za tą wymianę opon. A on mówi, nie, to tam kiedyś mi oddasz, będziesz miał dług wdzięczności. Wtedy do mnie dotarło, że w tych małych społecznościach to barter nie polegał na tym, że ja przyszedłbym do niego z połową świni, a on by mi wymienił opony. Tylko chodzi o to, że to, jeżeli tak, to plemię to jest 4 do 6 rodzin, to wszyscy po prostu, u wszystkich mają jakiś dług, nie? Czyli jak ci podzieliłem się ze sobą swoją świnią na święta, to ty mi zrobisz buty na zimę, nie? To jakby, taki był barter. No i finalnie, że jak te plemiona zaczęły się rozrastać... Czyli wszyscy zadłużeni, tak jak teraz. Tak, wszyscy byli zadłużeni. Świat zawsze wygląda tak samo. I co ciekawe do się długu, co mi Lech Wilczyński zwrócił na to uwagę, że tak jak ty byś miał u mnie dług, to w moich oczach twój dług nabiera na wartości z czasem. Czyli mi się wydaje, że są jakieś odsetki, że ty jesteś mi coraz więcej winny. A z kolei w twoim mniemaniu ten dług spada, jeśli chodzi o wartość, bo mówisz, a Szczepan to już jak się nie odzywa, to już nawet niepewnie zapomniał o tym. A że go zablokowałem w telefonie. Nie odbieram od niego telefonu, więc pewnie to gdzieś zamieciemy pod dywan. Więc jakby ta chęć odpłacenia spada. Więc potrzebna była jakaś jednostka, która będzie obiektywnie wyliczać, ile ten dług jest warty. Więc... Bank centralny. No nie, właśnie to gdzieś tam jest jakaś mutacja tego, ale Na poziomie tego plemiona rozrastającego się, to ja sobie wyobrażam, wiesz, wodza, który emituje swój personalny token.
albo kogoś, szamana na przykład, nie? Szaman który na przykład zebrał z plaży muszelki, ale tylko muszelki, które tak się błyszczą na niebiesko, nie? I on mówi, że tak, że ja daję ci za te pół świni, ci daję 10 tych muszelek i te 10 muszelek u mnie będzie warte jedno wyganianie demonów na przykład, prawda? I zawsze będzie warte jedno wyganianie demonów. I ty jak dostałeś te muszelki, ty wiesz, że to jest warte jedno wyganianie demonów, to poszedłeś do kogoś innego i mówisz, słuchaj, ja ci zapłacę tymi muszelkami, bo szaman przyjmuje je za wyganianie demonów. I tak się z porcelanowego tokena zrobił się pieniądz. Po prostu pieniądz, który później oczywiście musiał ewoluować, bo to nie jest doskonała technologia, te muszelki, prawda? Później jakieś kryształy, jakieś metale, monety, no i tam już mieliśmy bank centralny, prawda? Bo jak na koniec dnia, jak przychodził ten największy z wioski po haracz, to on chciał wiedzieć, że przyjmuje haracz w odpowiednich tokenach. Więc wymyślił sobie, że będzie te tokeny oznaczał swoją twarzą, profilem zazwyczaj. Jak przychodził po haracz, mu oczywiście chodziło o ochronę obywateli, więc mówił, jak chcesz być chroniony, to musisz wyskakiwać tam z 20% miesięcznie na przykład. Nie? Więc, no i tak wylądowaliśmy tutaj dzisiaj. To taka ogólna teoria pieniądza według Bentyna. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę wszystko wokół długu w jakimś sensie się no, obraca? Finalnie pieniądz to dług, tak naprawdę. Pieniądz to technologia, która nam pozwala liczyć dług. Kto ile jest komu dłużny? Tak. Tylko, że pierwotnie ludzie sobie nawzajem byli dłużni, a teraz dług zmierza w jedną stronę. Kumuluje się na dłużę. No, tak. Jest jeden wielki wierzyciel, tak. Który jeszcze dodrukuje muszelki. Okej, no to dobra, a propos pieniędzy, bo w ogóle jesteśmy w temacie inwestowania. Kryptowaluty to jest raj dla inwestorów, można powiedzieć, ale też nieraz piekło. Raj i piekło. Czyściec, a czasem czyściec. Czasem czyściec. Logują się na wallet i proszę, czyściec jak nic. W każdym razie też o tym chciałbym pogadać, że ludzie jakby, ja mam czasem wrażenie, że część ludzi inwestujących w kryptowaluty, że oni nie wiem, że oni nie są, że my w ogóle nie żyjemy w świecie dorosłych ludzi momentami, w sensie, czy dojrzałych. W sensie, teoria jest taka, że jak kończymy 18 lat, jesteśmy dorośli, odpowiadamy za swoje decyzje i tak dalej. Jak wychodzę z domu mając 18 lat i mówię mamie, że przyjdę jutro, no to jakby biorę to na klatę, co się może wydarzyć, albo że mnie zabiją, albo że zgwałcą, albo że ja kogoś i tak dalej. Już nie może być. Natomiast jakby, że wychodzisz wieczorem na piwo i liczysz się z tym, że ktoś może wyskoczyć z nożem. Na przykład. To jest to. I statystycznie komuś się to zdarza i tak dalej, no i dalej żyjemy, no nie? Natomiast w świecie inwestycji, które z założenia są jeszcze bardziej ryzykowne, bo jednak idąc na piwo zakładam, że w zasadzie zazwyczaj to nawet nie myślę, że ktoś mnie zadźga, a jak już wchodzimy w inwestycje, to jest jedna z pierwszych myśli, czyli jak nie stracić kasy. Tak. A jest takie zjawisko, że jak już stracą, to nagle w ogóle szok. Jak to się mogło stać po prostu? Czyli jak oni by za te, na przykład ktoś ma 100 tysięcy i kupi za to samochód, to jak ten samochód będzie za 4 lata warty 30 tysięcy powiedzmy, czy 40, no to jakby stracili 60 i nikt nie płacze. Nie dziwi ich to, nie martwi, nie zastanawiają się. A myśleli, że to inwestycja. Rodzinny samochód to jest. Dokładnie. Dzieci się zmieszczą. A jak rzucają 100 tysięcy na przykład w kryptowaluty i potem zostaje 40, to świat jest zły, wszyscy są oszustami. Ten to jest wina tego, tamtego. No, znaczy w naszym wypadku bardziej twoja niż moja, bo ja gadam o tym od niedawna, a ty mówisz już od 3 lat o Bitcoinie, czy 4. Ale ja zawsze mogę powiedzieć, jak ja zaczynałem mówić, to Bitcoin nawet 1000 dolarów nie kosztował. Wiem, to jest wkurzające. No to jest stare filmy. I on mówi 5 powodów, dlaczego trzeba kupić Bitcoina. 2015 rok. Czemu nie robiłeś płatnej reklamy wtedy, jak jeszcze można było? No ale dobra, nie wiem, jak to, masz jakąś teorię, albo zdarza ci się to też, że ktoś się do ciebie odzywa, że o Szczepan, bo ty mówisz, że krypto są fajne, bo coś, albo wy obstawialiście, że Bitcoin w ogóle, będzie wiesz co, ale to chyba widać szczególnie po komentarzach, nie, w takich momentach jak teraz. Ale oczywiście w ogóle wiesz, cały rynek jest zestresowany, nie? Czyli na przykład teraz inwestorzy, którzy zainwestowali w kopanie, wiesz, już teraz zaczynają im się rodzić wątpliwości, nie? W grudniu się nie rodziły wątpliwości, w grudniu nie, nie? W momencie, kiedy było najwyżej, najdrożej, najtrudniej,
To wtedy się nie rodziły wątpliwości o dziwo. Ale wiesz co, ja szczerze mówiąc myślę sobie, że to jest też niestety, ale problem edukacji, nie? Braku edukacji, braku doświadczenia. I mnie na przykład bardzo cieszy to, że wiesz, bardzo dużo ludzi inwestuje w krypto, bo jak oni stracą, to zawsze się nauczą się w końcu, o co w tym chodzi, nie? To co najlepsze lekcje to są te, jak właśnie dostaniesz po dupie, za przeproszeniem. No tak. To można wypikać, nie? Nie, my nie wypikujemy. W każdym razie zmierzam do tego, że finalnie ludzie niestety nie wiedzą do końca, w co inwestują. I tak jak może na początku myślą, wiesz, analizują te ryzyka w tym zakresie, na którym oni wiedzą, że albo sobie wyobrażają w pewnym zakresie te ryzyka, to finalnie, kiedy już popełnią, okazuje się, że to był błąd, no to łatwiej jest wytknąć palec. I też stąd naturalnie rodzi się urodził się ten cały aparat opiekuńczy, prawda, w postaci KNF-u, prawda, czy tam urzędów regulacji tego i tamtego, no bo trzeba chronić inwestorów. Przed getbackiem. Przed getbackiem, prawda? No ale finalnie, wiesz, ile z tych inwestorów, którzy kupowali nawet te obligacje, oni tak naprawdę wiedzą, czym ta obligacja jest, jak ona działa, czym ona jest poparta, jakie są zabezpieczenia, jakie są ryzyka z tym związane. Mało tego, jakie są zasady emisji obligacji i czy może mogą być emisje zamknięte, na przykład, o których nikt nie wiedział, że ktoś pokrył, mu wyemitował sobie miliard w obligacjach. Private sale. Wiesz, to takie, gdyby to było na blockchainie, to już wiesz, zaraz by był alarm, że tam... że ktoś sobie, Bentyn sobie wyemitował dodatkowy milion, na przykład Bentyn Coinów czy coś, więc... No i, ale myślę sobie, że to jest taka natura tego rynku. No ja, jak wchodziłem na szczycie bańki w 2013, no to... To też w pewnym momencie musiałem się przyznać do tego, że no to sorry, no ale moja znajomość analizy technicznej, fundamentalnej i w ogóle tej technologii jest... stwierdziłem, że jakim cudem ja mogłem dojść do wniosku, że kupienie tego shitcoina akurat jest genialną inwestycją, nie? No, a trzymałeś na Antigox? No. Nie, bo tak się cieszę, że Antigox mnie oszczędził, naprawdę. No. Hodlerzy muszą mieć szczęście, bo utrzymać długo bitcoiny to też trzeba mieć farta. Tak, bo to wszyscy mówią, że jakbym kupił za 10 centów, to bym dzisiaj był multi. Ale pewnie by sprzedali za 30 i by się cieszyli, że zrobili 300%, nie? Albo nawet jakby nie sprzedali, to gdzie by trzymali klucz prywatny? A może by trzymali na giełdzie, bo nawet nie wiedzieli, co to jest klucz prywatny. I trzymali na Antigoxie, na przykład. Wiesz, to jest tyle... No ja wiem, że widziałem parę takich ICO, gdzie ludzie na Telegramie myśleli, że na Telegramie się odbywa KYC. I wrzucali na przykład skan dowodu osobistego. Telegram 10 tysięcy osób, nie? Także no... Ale to właśnie... lepiej, ale wiesz, że ktoś robi airdropa i mówi, to wklejajcie adresy publiczne, nie? Ethereum. Wyobrażasz sobie, że ludzie potrafią wkleić adres prywatny klucz, rozumiesz? W komentarzu na Facebooku. No, martwiące. Aczkolwiek ostatnio rozmawiałem z jedną osobą, nie powiem jaką, bo się śmialiśmy, że ludzie mają ogólnie na kartach mają napisany swój PIN zazwyczaj. A on wyciąga ledgera z jednej kieszeni, a z drugiej kartkę z pinem do tego ledgera. Więc widzę, że technologia nie zawsze może pomóc w tym przypadku. Ale patrz, bo nie jest to tak trochę, że my mamy w ogóle takie społeczeństwo teraz, że tak teraz takie mamusiowe społeczeństwo, że tych ludzi trzeba dopieścić, zadbać o nich, dać im pieniążki i przez to to społeczeństwo rodzi takich inwestorów, którzy przychodzą i mówią, powiedzcie mi, gdzie, co ja mam zrobić, w co ja mam inwestować, ile tego i tak dalej. Jak mam 1000 zł, to na ile projektów to mam podzielić, co zrobić? Macie, zejdźmy z tematu społeczeństwa. W ogóle, tak jak się śmialiśmy przed anteną, że finalnie skończymy wszyscy albo w Bieszczadach, albo na Kabuto. Wiesz... Czy na Kabuto nie... można płacić Dascoinem? Daspejem. To jest... Tylko tam można płacić. To jest... No nie, ale nie, zejdźmy na ziemię, no powiedz co u ciebie słychać. No, słyszałem, że książkę wydajesz. Wydaję książkę, właśnie. Poważnie? Tak, co się stało. Tak wpadłeś na to, spontanicznie. Myślałem, żeby się nazywała kryptowaluty, kiedy jeden bitcoin będzie wart 5 milionów dolarów. Co ty myślisz? No wiesz co, myślę, że to jest dobry podtytuł.
Tylko właśnie nie wiem, kiedy będzie na tyle inflacja tego dolara naszego. A tu postaraj, weź Excela, ustaw inflację dolara. No tak. Właśnie a propos jeszcze tej inflacji dolara, bo nie żebym to ja był w Pizza Hut ostatnio. Znajomy był w Pizza Hut, bo ja oczywiście jak widać jestem fit. Nie wiem takich rzeczy, natomiast ten znajomy przeczytał na ścianie, tam była taka mapka, gdzie są Pizza Hut i tak dalej, było napisane w 1958 roku. Dwaj bracia jacyś tam pożyczyli od mamy $600 i otworzyli pierwszą restaurację Pizza Hut. Ja tak sobie myślę, ile? $600. To by warto trzymać dolary w skarpecie. $600. $600. W 58 roku, czyli to było całkiem niedawno w zasadzie. Ale to było bardzo dużo pieniędzy wtedy w ogóle. No właśnie, właśnie o to chodzi. Że jak oni otworzyli za to restaurację, a ktoś inny by trzymał te $600 dla wnuków, no nie? I teraz do kiedy dostałeś $600? Niech otworzy pizzerię. No może, no nie, da się otworzyć pizzerię za $600. Robisz taką płytę, idziesz na wysypisko złomu, bierzesz taką płytę stalową, rozpalasz ognisko na to placek. O, jeszcze lemoniadę możesz sprzedawać. Tak. Kto wie, że tak wygląda ta pizzeria. No tak. Okej. Okay. W każdym razie, że książka będzie konkurencyjna do mojej, tak? Nie do końca właśnie. W ogóle ja uważam, że w temacie książek nie ma konkurencji z założenia, bo książka to nie jest żona, no nie? Znaczy z książkami im więcej, tym lepiej. Znaczy niektórzy faceci powiedzą, że z żonami też, ale ogólnie jednak... Zabrydeliśmy. Książek trzeba wchłaniać sporo, natomiast ta książka jest bardziej techniczna, jest tam dużo wiedzy takiej właśnie, że sieć Bitcoina ma 56 teraflopsów i tak dalej. Pamiętasz? Czytałeś? To już jest nieprawda, już ma dużo wiedzy. No tak. No, moja jest bardziej dla początkujących, jak nie popełniać tych bazowych błędów, co robić, czego nie robić. No plus właśnie jest tam, myślę, całkiem prosty słownik, jak te wszystkie mega skomplikowane rzeczy tak naprawdę, ale jak je zrozumieć na chłopski rozum, bo to jest też często problem. Także, jeszcze nie jest w ostatecznej produkcji, więc jest tam miejsce na rozdział o personalnych tokenach. Że jakbyś znał kogoś, kto się zna na personalnych tokenach, bo ja się jeszcze nie poczuwam do kompetencji. Nie masz zamiaru wyemitować swojego tokena personalnego? A to nie wiem, to myślę, że jak skończymy, to będziemy rozmawiać. Widziałem, że tam macie na zapleczu takie wielkie z alkoholem, takie jakieś kanistry. Nie. Może odpalimy i... To nie jest alkohol. To nie ma w tym budynku. Ale wiesz co, no ja w ogóle mam marzenie, żeby w ogóle książkę wydać tylko na ten temat, więc może kiedyś. A poza tym, kto ma czas na to, no? Na pisanie, wiesz? Ty masz czas na pisanie książki? No nie mam, ale mam czas, żeby powiedzieć książkę i później ktoś już to pisze, więc technicznie jest to do zrobienia. No ale tyle czasu kosztuje, no. No tak, natomiast no to właśnie, a propos tych personalnych tokenów. No. To wiem, że na ten temat dużo masz do powiedzenia, bo coś w tym jest. Znaczy, jakby jeszcze ludzie chyba nie rozumieją tego potencjału. Ja nie ukrywam, że dopiero jak przeczytałem twoją książkę, to dopiero coraz, mimo że widziałem wszystkie śniadania z Bitcoinem, to dopiero jak przeczytałem, mówię, kurczę, teraz już wiem, o co tu w ogóle chodzi, co tu się dzieje tak naprawdę. To jaka się odrakim koiniło. Ale... No wiesz co, ja ci powiem, że uwaga, założę się, że jeszcze w tym roku zobaczymy polityka, który się stokenizuje. Ja się obawiam, że to jest insider trade teraz, tak? No. Tak zgaduję zupełnie. Ale w ogóle powiem ci, że ja jestem zadziwiony w ogóle, jak ta ekonomia poszła szybko do przodu, bo ta idea, w momencie, kiedy ją wprowadziłem, że tak powiem, na rynek, ona odbiła się od wszystkich ścian i mózgów i ludzi i wszystkie możliwe reakcje były wywołane, ale minął rok i na polskim rynku nie ma podmiotu, który działa w tej branży i nie myśli o tym, jak w ten rynek wejść. Mhm. I nie chcę mówić tutaj, że tak powiem, nazw giełd czy procesorów płatniczych, chociaż oczywiście do 26 lipca Benton Coin będzie na InPayu. To jest w ogóle ciekawy news insiderski dla traderów, ale w
wchodzi i wszyscy wchodzą. I już nawet na świecie coraz więcej pojawia się tych pomysłów, nie? Startupów, platform. Zresztą za chwilę rusza moja platforma do tokenizowania ludzi. To też jest bardzo, bardzo ważny minus, tak? Gdzie każdy z was będzie mógł się stokenizować. Więc wydaje mi się, że w ciągu 2 lat już nikt nie będzie w ogóle zadawał pytania, a czemu ten token miałby mieć wartość? Albo raczej ludzie będą myśleć sobie tak, skoro dziecko jak się rodzi, to ono jest z takiego ekonomicznego, biznesowego punktu widzenia bezwartościowe w tym sensie, że ono nie potrafi nic wyprodukować, nie? Dziecko, poza oczywiście odchodami. 7 razy dziennie produkuje. Ale no, może na skup to jakby brać, nie wiem, może jest jakieś tam zapotrzebowanie na rynku, prawda? Tylko może na rynku kosmetycznym. Może kawa z tego by była dobra. A tak, ale założenie jest takie, że zdolność produkcyjna tego dziecka jest bliska zero. I teraz, jeżeli człowiek dorasta i uczy się coraz więcej, to obiektywnie można powiedzieć, że statystycznie z upływem czasu wartość tego człowieka dla gospodarki rośnie, nie? Mhm. Więc w konsekwencji najtańszy token, jaki będziesz mógł kupić personalny, to token dziecka. Mhm. Czyli, no dobra, ale to nie generuje problemów natury jakiejś, w sensie, że co? I wydaje mi się, że będziemy za 2 lata będzie problem pod tytułem od jakiego roku powinniśmy pozwolić rodzicom tokenizować ich dzieci? Czy na przykład, tak jak Facebook, 13 rok życia można mieć konto na Facebooku? Czy nie? Czy to musi być 16 rok, czy 18 rok? A może będą kraje, gdzie można tokenizować jeszcze dzieci w zarodkach, wiesz, które są jeszcze w brzuchu u mamy? To będzie w ogóle ciekawa rzecz. A jeszcze do tego CRISPR, ta metoda modyfikacji genomu, że do tego jeszcze sztuczna inteligencja, machine learning i tak dalej. Gdzie my będziemy żyli, słuchaj? Gdzie my będziemy żyli? Czyli ludzie będą chcieli mieć mądrzejsze dziecko, żeby je lepiej stokenizować, w sensie drożej. Wyobrażasz sobie, że może dojść do takiego absurdu, że ludzie będą modyfikować geny swoich dzieci, żeby token tego dziecka był wart więcej, żeby drożej go sprzedać, nie? A nie jest to trochę przerażające? Przerażające. Ale finalnie czy to doprowadzi do... Bo ja jednak... Ja mam, wiesz, szczerze mówiąc, jak powiedzmy, ja lubię o sobie myśleć jako futurysta, nie? Jakiś futurolog. Że nie patrzę... Futuro, nie? Nie futuro? Futurolog. Nie mylę nic z futurourologiem. Futurologia to jest nauka zajmująca się futurokoinem. Tak. Także tego. Ale ja stoję z takiej dychotomii, bo z jednej strony postrzegam technologię jako taką uwolnienie, ale z drugiej strony widzę to, że ona z nas jednak konsekwencji często zniewala, bo bierzesz telefon i mówisz tak, telefon nas uwolnił czy zniewolił? No to jest właśnie to pytanie. Cholera wie, nie? No. Uwolnił ogromny potencjał, jaki w nas drzemie, ludzkości, ale z drugiej strony zniewolił, wszyscy garba dostają od tego, nie? No my dzisiaj w ogóle mieliśmy taką rozprawę, jak tu jechaliśmy, też geopolityczną można powiedzieć, że coraz bardziej rząd, banki i tak dalej próbują nas zniewolić i cały czas i tu próba usunięcia gotówki, która chyba będzie skuteczna prędzej czy później. I gdzieś te wszystkie regulacje takie, srakie, owakie. A z drugiej strony, mimo to i tak się lepiej żyje niż 20 lat temu. Bo ja na przykład bym nie chciał wrócić do tamtych czasów, gdzie wychodziłem na miasto i mogłem ryja dostać przy każdej okazji, a dzisiaj już się trzeba postarać, żeby dostać. Ja bym chciał wrócić z innych powodów akurat, bo wiesz, to były lata 90, to boom gospodarczy w Polsce, żadne regulacji, wiesz, uwolnienie każdego roku. Tak. To jeszcze jakbym wiedział, że będzie Bitcoin w przyszłości, to już w ogóle hodl. Okej, no to dobra, a propos tej wolności. Bo wiadomo, kryptowaluty są w jakimś sensie odpowiedzią na te stabilne zabieranie nam wolności, na to, że z różnej strony cały czas coś się dzieje. No i są mniej lub bardziej ambitne podejścia do tego, czyli można powiedzieć, że Bitcoin ma mega ambitne podejście, bo chciałby, znaczy takie chyba było założenie, żeby pokonał system płatności aktualny. Czy to się uda? Nie wiem. Ja tam ogólnie jestem sceptyczny delikatnie. Już ci nie lubię. Trzymam kciuki.
Ale właśnie jeszcze ambitniejszy mi się wydaje na przykład Nexus, który chce zrobić zdecentralizowany internet, gdzie niby w oparciu o satelity, żeby to nie było do wyłączenia, ma być internet, który jest niecenzurowalny i poza kontrolą rządów. No i tutaj, no, co ty na to? Bo ja na przykład tak z rezerwą podchodzę do tego typu pomysłów, bo mimo że lubię ambicje, lubię libertarianizm, to też mam wrażenie, że jakby pół biedy jest, jak walczysz tylko z rządem. W sensie, my idziemy wszyscy walczyć z rządem, ale tak naprawdę wygląda na to, że przecież ci wszyscy ludzie się zgadzają na to, że ich konto bankowe jest cały czas nadzorowane, że wszędzie są kamery, że telefon ich szpieguje i tak dalej. Niby to na pierwszy rzut ucha jest szokujące, ale w którymś momencie ja się osobiście zastanawiam, czy my, libertarianie, ludzie, którzy szanują wolność przede wszystkim, czy to nie jest taka mniejszość, która walczy nie tylko z rządem, ale z rządem, który jest produktem większości. W sensie, że większość ludzi mówi, i tam dobra, no będą kamery, potem będziemy oceniani, tak jak w Chinach się teraz prowadza system ocen, już token każdy będzie miał token personalny. Właśnie token personalny, przynajmniej na wartość wpływalibyśmy my, a nie urzędnik. No nie tylko, ale jest to pewne. No tak. Ale to jest właśnie, moim zdaniem, to jest token personalny, to jest Bitcoin dla systemów ratingowych, kredytowych, gdzie to oni decydują, jaki mam rating, a w przypadku tokena personalnego to ja decyduję, jaki mam rating, nie? No tak. Przynajmniej moje decyzje mają duży na to wpływ. No ale dobra, bo do Nexusa. Tak, no zdecentralizowany internet, satelity. No i nowy blockchain. Nowy blockchain. Oni tam nazywają, że to jest jakiś sześcienny tak, blok. 3D w ogóle. Blockchain 3D. I po pierwsze, szczerze mówiąc, naprawdę próbowałem zrozumieć, jak ten blockchain działa, ale też słuchałem parę wywiadów z twórcą, czytałem trochę. I szczerze mówiąc, dalej do końca nie jestem przekonany, żebym rozumiał, jak ten blockchain 3D ma działać. Więc tu już mi się zapala czerwona lampka. Sam plan tych satelit, piękna, romantyczna idea. Sam Elon Musk mówił, że chciałby to zrobić, że chce to zrobić gdzieś tam w 2022 czy coś takiego, więc już niedługo. Mam nadzieję, że mi się to uda. Naprawdę chciałbym, żeby tak działał internet. No to by było super. No, co prawda z tymi sieciami typu mesh są problemy jeszcze nierozwiązane, ale wydaje mi się, że jako ludzkość dojdziemy do tego momentu. Prędzej czy później ktoś to zrobi, jeżeli nie jakiś wolny przedsiębiorstwa, ideolog, to NSA to zrobi, bo po prostu warto mi dostarczać wszystkim darmowy internet, żeby wszystkich podsłuchiwać, prawda? Więc myślę, że prędzej czy później doczekamy darmowego internetu na całym świecie, globalnego. Jednak wiesz co, wydaje mi się trochę, ja przynajmniej mam takie odczucie, ja się kiedyś zakochałem w takim projekcie, który się nazywa MadeSafe. Nie wiem, czy kojarzysz MadeSafe. MadeSafe, tak. Tak, tak. Coin się nazywa Safe. No i oni wymyślili nowy protokół, blockchain i to będzie zdecentralizowany internet i więcej użytkowników, tym szersza sieć, bo zdecentralizowane storage i computing i w ogóle no zupełnie inne podejście do tego internetu. No i ja się zakochałem w tym projekcie ze 4 lata temu. No i nie ma. Nie? No, rzuciłeś go. No i tak jest. Miłość nie wyszła. Coś tam zrobili, jakiś testnet, coś. Nie robili ICO, nie? W tym sensie musieli coina swojego, ale to on się tam jakoś kopał czy coś i tak kurde w sumie. I w ogóle jeszcze się rozstali, pokłócili tam w środku. No i wie, i to są piękne są te idee, romantyczne. I ja im kibicuję, im bardzo kibicuję. Ale na razie ich coina nie ma.